literatura, proszę Państwa, Warszawia mistyczna. To obrotowe radio Koncita. Już o wszystkim. No właśnie, o, widzisz, o, pogoda. Elementarz psali, która... psali, ali. Do tej pory ten pierwszy elementarz jest w różnych wydaniach. Aby to nie była firma Assa, wiecie Państwo, bo Assa jest firma pożyczkowa lichwiarska. Jak ja się przyjrzałam, ile oni biorą, proszę Państwa, że to dwa razy więcej biorą, to wiecie Państwo, można i zemdleć. To nie musi mnie dotyczyć, prawda? O. Dzisiaj, proszę Państwa, to nie można ufać, nie wiadomo kto to mówił, to w Polsce, to przecież to nie mówi czysta Polka, w Polsce, to L takie ruskie, że tak powiem, ale to też nie jest Rosjanka, nie dajmy się zwieść. Także tutaj była taka piosenka wojna domowa, proszę Państwa. Wojna domowa, dlaczego oni śpią na podłodze? I takie różne ciekawe rzeczy wynosi się tutaj, opowiada się o nich. O nich się mówi, że wojna domowa, dlaczego oni śpią na podłodze? Ale nie wiem, dlaczego tutaj teraz ona będzie mówić o Bee Gees. Przepraszam bardzo. Jeżeli, bo ja wcześniej tak mówię, dlaczego oni tak mówią o Warszawie? Dlaczego mówią o Warszawie? Co to? Tylko jedna Warszawa. No dobrze, ale w czasie, kiedy ona przechodzi na temat Bee Gees, no to wiem, dlaczego ona mówi o Bee Gees? Skoro ona mówi o Warszawie nawet średniowiecznej, proszę Państwa, bo to nie o to chodzi, że ona mówi o Warszawie w ogóle, tylko ona mówi wzdłuż i wszerz, przekopując się, no przez, dokopując się do Warszawy średniowiecznej. No to więc dlatego. Po co ci to? No. Także, proszę Państwa, Michał Fok, aha, to może poczekaj, to może jego być jakiś tam wnuk, prawnuk. Proszę Państwa, ludzie są szurnięci, bo dla nich bardzo ważne jest, że to jakiś ktoś wielki, aktor, czy piosenkarz, czy no cóż, ten Fok, no. Jednego pociągał swoją żywnością, ale dzisiaj to przecież nikt by go nie popierał, tego Foga. To znaczy, hej, tu dużo na ulicy, tu jak przejeżdżam przez Pragę Południe, to gdzie by tutaj był popularny Michał Fok? Dawno umarł, jest cichosza, nikt nic nie wie, proszę Państwa. Ale to jeszcze o czym innym chcę tu powiedzieć, bo moje życie, ja nie chcę powiedzieć, że jest bardzo bogate, ale strasznie dużo treści. Proszę Państwa, otóż, to żebyście Państwo nie spadli ze stołku, bo taka jedna Basia w cerkwi prawosławnej, jak byłam tam gościem, gościłam tam, no kilka razy wracałam, przyjeżdżałam do Warszawy i z powrotem do Anglo-Ameryki Białystok, to będąc w Anglo-Ameryce Białystok nie raz, dwa, trzy lata, bo tak mnie to tam pociągało, w cerkwi śpiewałam, w cerkwi, bo tu w Warszawie nie ma cerkwi, to co Państwo widzą cerkwi Świętej Marii Magdaleny, to tyle co nic. Proszę Państwa, to ta Basia, jak zobaczyła, jakie piosenki ja różne śpiewam, to mało z krzesła nie spadła. Albo zaraz, jeszcze Renata Zajączkowska tu w Warszawie też, mało nie spadła krzesła. Także pozdrawiamy serdecznie i buziaczki przesyłamy. Ludzie, proszę Państwa,
Jeszcze tam w Białymstoku to są otwarci, otwarte rodziny. Tam jest rodziny, nie wiem. Natomiast tutaj nie, bo każdy w sobie jest jakby zamknięty. No na przykład wczoraj, przedwczoraj też tak z Dawidkiem uciekłyśmy z tej biblioteki Uniwersytetu Warszawskiego, nie wiadomo po co. No i żeśmy przedwczoraj to na wernisaż poszły. Jeden wernisaż w Intercontinental to był dzień wcześniej, drugi wernisaż na Wilczej 59A, czy no nieważne, przy samej ulicy stoi. To był też dzień wcześniej, ale ja dzwoniąc do tego Mareczka Zajączkowskiego, on po prostu się nie odzywał. Tak on jak jest nawet na wsi, nad jeziorem, bo ma dwa domy, dwa psy i w ogóle. I dlatego mówię, że są tacy zasklepieni, nie mają dzieci i te pieniądze tylko na siebie. No to proszę Państwa, on zawsze mi mówi, gdzie są te wernisaże, bo jak jeden drugiemu przekazuje, to człowiek wie więcej niż z samego internetu, bo internet to trzeba byłoby, wiesz, przekopać w tę mańkę i w tamtą mańkę. No i proszę Państwa, Mareczek Zajączkowski się wcale nie odzywa, bo albo łowi ryby, to znaczy wtedy, kiedy jest nad jeziorem, albo no gdzieś jest zajęty, bo może być na zakupach, a jak samochodem jedzie, to też widziałam tam Tesco Extra na Woli. Tesco Extra to też musi uważać, nie może zawsze mieć tego telefonu przy sobie, no nie może go odbierać. Proszę Państwa, gdy nadaje nasze radio, TOK FM, Euro, Koncita, Barbie, Baby, Langstrom Extra. Proszę być razem, proszę Państwa, abyśmy byli razem, gdy nadaje nasze radio Koncita. Bądźmy razem. No i teraz tak. Nie powiedział mi, gdzie jest ten wernisaż, żeśmy tak chodzimy tymi ulicami warszawskimi, a Warszawa jest, wiecie Państwo, każdy sobie rzepkę skrobie, jest poszatkowana, jest poobcinana. Ludzie gapią się tak, łypiąc wzrokiem. Jest to strasznie nieciekawe, bo jakby każdy sobą tylko był zainteresowany, a kogo innego traktował per noga, czyli tak łypiąc wzrokiem, oceniając, krytykując góra, dół, lewo, prawo, jak ten krzyż katolicki, bo jeszcze ten prawosławny to ma poprzeczkę na dole. A ten katolicki łacina crux to taki najprostszy, co też, proszę Państwa, było zmyślone. Ktoś zmyślił, potem ktoś inny przejął, a Ty w to wiesz. No tak, tak, taką mentalność ludzie mają. Co kto powie, to ja już tego kurczaczka wczoraj strofowałam. Ja mówię, no i po co to gadasz, co ten facet? Po co Ty to powielasz? Ludzie lubią powielać jakąś głupotę. Tutaj w radiu mówi i teraz owidzis, owidzis, a co nam powidzis? Jeden powie na jednym rogu, drugi przekaże na drugim rogu, trzeci na czwartym przekaże rogu i tak to się powiela, 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 że ludzie wcale nie myślą i naśladują wzorce. A najgorsze jest to, bo tutaj, dlaczego widzisz? W ogóle, jeśli są to wzorce zachodnie, proszę Państwa, to po co ludzie to naśladują? Tutaj ksiądz Rydzyk ma super rację, bo jeżeli Ty to lajkujesz, popierasz, naciskasz, no to znaczy, że więc tylko sprzyjasz temu, prawda? No a swoje, Twoje pozostaje w tyle. Radio TOK FM, Euro, Koncita, Barbie Baby. Tak, bo to jak cały dom spał, to kot zawsze... Wspomnienia, marzenia, kobiecy. Tak na co dzień. U mnie w domu bardzo dużo się słuchało muzyki i pamiętam rodzice, to mi się tak myślę o tym ze wzruszeniem, bo nawet jak słuchali w domu radia czy puszczali płyty, to tata podchodził, przytulał mamę i zaczynali tańczyć. To naprawdę jest coś, co wspominam z wielkim sentymentem, bo moi rodzice przez całe życie bardzo się kochali. Cieszę się, że ja też mam, bo marzyłam zawsze, żeby mieć... że mój mąż był też na zasadzie takiego mojego przyjaciela, że, żeby to była taka miłość przez całe życie. I tak jak bardzo czegoś chcemy, to tak mamy. No. Ale było bardzo dużo muzyki. Do tej pory pamiętam piękne polskie piosenki, między innymi Tanga Mieczysława Foga.
piosenki śpiewane przez Wandę Warską i wracam do tego z wielkim sentymentem. I słucham na przykład płyt pani Wandy Warskiej czy Fryderyki Arkany, tamtych ludzi z tamtych lat. I to jest coś, co jest takim również Ludmiły Jakubczak, Ireny Santor, czy też pani Kaliny Jędrusik, Kabaretu Starszych Panów. Te wszystkie piosenki to jest coś takiego niesamowitego, że to jest taka klasa, taka kultura, że tam naprawdę nie ma się do czego przyczepić. Człowiek słucha przekazu emocji w tych tekstach, w tych piosenkach. To jest wszystko tak między innymi muzycznie zaśpiewane, tak osadzone, że to jest właściwie... Te nagrania się w ogóle nie starzeją. To jest taki feeling, który powinien... To jest feeling ponadczasowy. Ja kocham naszych polskich wykonawców. Uwielbiam Kaję. Dlatego, że jest to raz kobieta, która ma niesamowitą barwę, niesamowity feeling. Jest to autorka, kompozytorka, czyli ona ma naprawdę przemyślenia co do swoich piosenek, ale słyszałam ją również jako wykonawczyni piosenek, które były śpiewane przez innych wykonawców, między innymi piosenki Andrzeja Zauchy. Jak zaśpiewała Salawi, naprawdę bardzo mądra, bardzo wrażliwa kobieta, poza tym otwarta również na innych ludzi, co rzadko jest taką domeną wielkich artystów, bo każdy głównie jest skupiony na sobie, a Kaja otwiera się na innych ludzi. Pani Ewa Bem, Krysia Prońko, to są ludzie, którzy naprawdę są wspaniali i otwarci na innych. Andrzej Zaucha, którego miałam szczęście znać i naprawdę sobie bardzo cenię tą znajomość z nim, to był również aktor, który dla niego słowo w piosence było bardzo ważne, forma przekazania tego słowa. Zbyszek Wodecki. No, naprawdę można by wymieniać i wymieniać, ale mamy takich artystów, których nie powinniśmy się wstydzić. To są ludzie, którzy są artystami w pełnym tego słowa znaczeniu. Jak ja wchodziłam do branży, to od artysty wymagało się nie tylko bycia na scenie, ale również funkcjonowania poza sceną. To była taka kultura w szerokim pojęciu. Aktor czy piosenkarz, dla niego słowo było ważne, dla niego było ważne zachowanie. Radio Pogoda. Historia pewnej znajomości w Radiu Pogoda. Przedstawia Angelika Swoboda. Halina Kunicka i Lucjan Gebrzeński, piosenkarka i dziennikarz. To nie była miłość od pierwszego wejrzenia. Gdy poznali się w warszawskiej kawiarni Nowy Świat, ona nie była nim szczególnie zachwycona, on nią zresztą też. Potem jednak Gebrzeński zaprosił Kunicką do programu telewizyjnego, po którym sporo rozmawiali. I stało się. Niestety oboje nie byli wtedy wolni. Ona miała męża, który był dla niej wsparciem, a on żonę, koleżankę ze studiów. Gebrzeński zabiegał o Kunicką 7 lat, aż w końcu oboje zdecydowali się powiedzieć swoim partnerom: odchodzę. Świadkami na ich ślubie byli Jerzy Połomski i Edyta Wojtczak. Gdyby was mieć Maciejka i oca wrzuca sieć, ja dobrze głupkę swej dziewczyny, czy swojej głowie mieć. Śpiewali razem na scenie amfiteatru w Opolu. W maju 1968 roku doczekali się syna Marcina. Lucjan Gebrzeński zmarł w 2006 roku. Halina Kunicka nigdy nie wyszła już za mąż. W Radiu Pogoda przedstawia Angelika Swoboda. A teraz wspominać wspólnie będziemy kultowy polski serial. Serial Czarne Chmury, reżyseria Andrzej Konic. Polskie filmy, no to ja rozumiem, jeszcze powspominać polskie filmy, powspominać. Pułkownik Dogirt. No, to była akcja, to się działo. I nie polskie filmy. Układy walk, to tak troszeczkę kulawne, nieudolne. Pięknie grali aktorzy, wartka akcja, dużo się działo. No i ten niepokój serca, czy Kacper spotka się z Magdą? Czy Magda za nim jeszcze tęskni, wzyka do niego? Super serial. Zapraszam panierka.
Co się stało? Mów, bo mi łeb pęknie. Ugonić jakoś pismo dostał i kazał mi panienki pilnować. Ale co? Gdzie? Kiedy? Opamięta się, Kacper. Gadaj, gdzie panienka? U siebie w pokoju. Odpoczywa. Prowadź mnie do niej. Co? Prowadź. Janusz Zamoyski, Czarne Chmury. Andrzej Konic. Na koń, na koń. Kacper, konie. Raz. Uciekać chciał? A jak w ogóle? To... dzisiejszego spotkania z gwiazdą Radia Pogoda, Anną Jurksztowicz. Pani Aniu, w pani dorobku muzycznym są także piosenki dla dzieci. Tak, też zaczęłam śpiewać. Jacek Tyga mnie namówił, żebym wystąpiła w jego takim projekcie Dyskoteka Pana Jacka i tam nagrałam kilka piosenek dla dzieci. A potem też nagrywałam do filmów Walta Disneya Kreskówek, które bardzo też cieszę się nimi, bo tam to była wspaniała produkcja, taka hollywoodzka. Więc jeżeli nagrywać dla dzieci, to tylko na najwyższym poziomie i wtedy taka muzyka też będzie już sobie żyła długo. No i był wreszcie kultowy King Size ze świetnymi piosenkami śpiewanymi między innymi przez panią właśnie. King Size był niesamowity, dlatego że miał niesamowitą widownię, ogromną. I ta piosenka, którą tam śpiewam w scenie tej, gdzie Jacek Mielnik chodzi, nie, tam jest taka scena, jak Jacek Mielnik chodzi po Katarzynie figurze, tylko że on jest krasnoludkiem. I krasnoludzki, proszę państwa. Ta scena jest uznana przez czytelników Pisma Film za najbardziej chyba erotyczną scenę. Krasnoludzki, tak. Wiecie państwo, może nie tyle chodzi o treść tych wszystkich rzeczy, ile o interpretację, nową interpretację, bo myśmy na to wszystko też patrzyli przez pryzmat systemu komunistycznego, taki jaki był. I teraz jeszcze tych szpiegów mamy tak bardzo dużo. No z tym się walczy, ale to nie jest tak łatwo, bo przecież wiadomo. Poza tym, proszę państwa, jest linia Mysia. Linia Mysia będzie musiała walczyć z chamstwem, z brutalizacją, z czym łatwo, z czym niełatwo. Proszę państwa, no mówię, że przejeżdżam przez Pragę Północ. Tu, na Pragę Północ, znam tak mentalnie takiego jednego faceta windygatora, który się tu chwali, że jest z Pragi. To znaczy, że jest konkretny, jak gdyby to miało mieć jakieś znaczenie odwrotnie. Państwo zobaczą, że psychologia znowuż nam tutaj przychodzi z pomocą i możemy to wszystko zrozumieć, możemy to wszystko ułożyć, popunktować. Ekstra punktus radio, to FM, ekstra punktus plexis. Pomimo, że tam coś ktoś gada, pomimo, że tam coś ktoś mówi, to nam to nie przeszkadza, bo my to nie mówimy pełnym głosem, tylko półgębkiem. My możemy coś pomiędzy wierszami, jak jest miejsce, coś powiedzieć, prawda? Coś, to się wyczuwa, to samo przychodzi. Nic na siłę, nic na chama, nic za wszelką cenę. Proszę państwa, dlaczego ja tak mówię często? Dlatego, że ja od 40 lat Pismo Święte badam, od 40 lat Pismo Święte głoszę, to ślepy by się nauczył wzroku, a głuchy nauczyłby się słyszeć, bo mówią tutaj, że cuda Jezusowe nie istniały i nie były, że to była nieprawda. Proszę państwa, proszę, abyśmy byli razem, to państwo się wtedy dowiedzą. Gdy nadaje nasze radio Tok FM Euro, Koncita, Barbie, Baby, Langstrom, Extra. Mamy program, proszę państwa, internetowy El Mercedes. Ja mam bardzo dobre układy z T-Mobilem. Mnóstwo internetu mam w bibliotece Uniwersytetu Warszawskiego, na swoich telefonach, na swoich smartfonach. Nam tutaj wydali 5 smartfonów, proszę państwa, no komu to dają? Jak ktoś dużo ma, dużo kupuje, no to dużo dostaje. Pod skrzydłami
Christian. Bo mi tutaj tłumaczył w Orange, wiesz, że... że trzy telefony w jedno plus router, że dostanę. Ja wiem, ja już mam od T-Mobile'a dwa routery, nie potrzebuję trzeciego. Tu jeszcze w pracy jest router, że też ma jakiś internet i też można korzystać, skoro on jest. Proszę Państwa, wszystko powoli wychodzi, jak tak tłumaczą, jak tak mówią, jeszcze raz, co było w tamtych czasach, Kamila Jędrusik. Otóż moja Felicja Bożyszkowska, Sękowska, Boska, Bodaj, Boże, aby ona dłużej żyła, dłużej, Boże, co ja mówię, długo żyła i szczęśliwie. Moja Felicjo, Ty Bożyszkowska, Sękowska, Boska, mówię do Ciebie, bo Ty jeszcze żyjesz, bo wiecie Państwo, że jak umarli, już nic nie wiedzą, to nie ma co oni się modlić i zabiegać, żeby dłużej żyli, skoro już mają, prawda, konto swoje jakby zamknięte. U Pana Boga wszystko jest możliwe. Człowiek, który grzeszył, może zmieniając się, zaskarbić sobie na życie wieczne, na zbawienie. Przyszła na organizowany przez Wojciechowskiego kurs chodzenia po jaskiniach, nie od razu odważyła mu się wyznać, co czuje. Dopiero po paru tygodniach wysłała list, w którym napisała, że żałuje, bo nie dała mu się zabrać na kawę. Także już, proszę Państwa, miałyśmy tutaj Anna German, ona często jeździła do Związku Radzieckiego i ona coś tam chodziła, tam. Idę zobaczę, kota zobaczyłam. Był kot. Ciechowski kilka razy zachodził do German, ale nigdy jej nie zastał. Zostawiał kwiaty na klamce. Piosenkarka zmarła w Warszawie w 1982 roku. Człowieczy los jest niefajny, szarem Państwo, my tu nie możemy za bardzo puszczać. Nie możemy za bardzo puszczać tych różnych piosenek, bo potem powiedzą, że to jest własność prywatna i my nie możemy tego jakby powielać, prawda? Gdy nadaje nasze radio. Tok FM, Eurokoncita, Barbie Baby, Langström Extra. Proszę Państwa, no ile? 5,99, nie pamiętam, czy 4,99 za taką czapeczkę dałem wczoraj na Wileńskim. No to jak za darmo. Wspaniałe te czapeczki są. Zapraszamy. Proszę kupować, proszę Państwa. Wspaniałe te czapeczki. Tak. Radio Koncita. Deszcze. O, deszcze niespokojne, proszę Państwa. Deszcze niespokojne. La. A my na tej wojnie na Halimie psa. Takie różne rzeczy są. Echo, niż echo. Proszę Państwa, radio Tok FM, Euro Koncita, Barbie Baby Langström Extra. Przeciągi to nie, bo jeszcze jest chłodniej. Proszę Państwa, jeszcze jest chłodno, gdy nadaje nasze radio. Tok FM, Euro Koncita, Barbie Baby Langström Extra.
buziaczki i proszę jeść kaczki. Deszcze niespokojne, że ten film Czterej Pancerni i Pies, proszę Państwa, okazało się, że on był manipulacyjnym filmem, no ale wiecie Państwo, no nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło. Też pomnik Dzierżyńskiego, nie wiem, czy dobrze rozebrali, bo to też jakieś muzeum. Radio Konchita. Lata 80, proszę Państwa, lata 80. Nie ma problemu. Można go założyć w domu i właściwie dzięki elektronice nie wchodzić do studia. W latach 80. założenie zespołu także nie było problemem, ale trzeba było iść do domu kultury. Ten miał prawie zawsze na wyposażeniu salę prób. No, jak wyposażono, to oczywiście inna bajka. Najlepiej, jeśli gitarzysta miał swoją gitarę, a perkusista swoją perkusję, co wtedy nie było łatwe do osiągnięcia. Z początkiem lat 80. narodził się właśnie jako festiwal muzyki młodej generacji, festiwal w Jarocinie. W tej formule przetrwał bodajże 3 edycje, potem zrobił się z tego festiwal rockowy. W 1983 do Jarocina przyjechało 20 tysięcy ludzi. To tam można było zobaczyć Korę z Manamem, Kasę Chorych, Exodus, Krzaka, Kombi, Border Band, TSA, Jam, Perfect i Monika Staszczyka z pierwszym zespołem. Młodzi chłopcy farbowali włosy, jeansy były luksusem. Przez kilka lat zespół Perfect był niepodzielnym królem polskiej sceny rockowej w tych czasach. Rządził na listach przebojów, a płytek albo białą, albo Unu miał każdy, no może prawie każdy. Ich pozycję lidera nadszarpnęła młoda grupa z Warszawy. Nazywali się Lady Punk, a w roku 83 zadebiutowali krążkiem, z którego pochodzi przebój, bez którego do tej pory, mimo upływu dokładnie 30 lat, nie może obyć się żaden z ich koncertów. Mniej niż zero. Radio Pogoda. Dzisiaj długa historia krótkiej piosenki to podróż w czasie o blisko 40 lat. Ain't No Sunshine, czyli kompozycja Billa Wildersa z roku 1971. Ain't no sunshine when she's gone. It's not warm when she's away. I trzeba przyznać, że piosenka nie czekała specjalnie długo na naśladowców. Drugi był Michael Jackson. Chyba nieczęsto się zdarza, że tyle wielkich nazwisk postanawia się zmierzyć z jednym utworem. Stały gość tej rubryki, czyli Joe Cocker, obecny. Ain't no sunshine when she's gone, and she's always got to love, anytime she goes away. Jeżeli Joe Cocker zasługuje na miano króla coverów, to wersja Stinga zasługuje przynajmniej na miano książęcej. Ain't no sunshine when she's gone. I jak pewnie się domyślacie, jest też polski akcent. Jedną z ciekawszych wersji utworu, który pojawił się do tej pory w niezliczonej ilości wykonań i kilku filmach, m.in. Nothing Hill, nagrał nieistniejący już zespół Lighthouse Family. Ain't no sunshine when she's gone. Radio Pogoda. No a teraz pora na historię polskiego Big Beatu. Na początku 1962 roku w jednym ze studenckich gdańskich klubów zadebiutował jeden z najbardziej znanych polskich rozrywkowych Big Beatowych zespołów, Niebiesko-Czarni. Dobra, piękne. Także proszę Państwa, niebiesko-czarni. Różne, no, gitara była bardzo mądra, o Jezus, mądra, popularna. Dlaczego my reklamujemy gitarę też w naszym kanale El Mercedes? Po to, no, żeby pokazać, że to jest instrument przenośny, bardzo piękny, hiszpańsko brzmiący. No, u nas w Teatrze Wielkim to jest jeszcze, proszę Państwa, harfa. No też są struny. Gitara, harfa, no i tego typu podobnych instrumentów mamy bardzo dużo. Ja swego czasu uczyłam się grać na gitarze, na fortepianie i na wszystkich instrumentach, ale pokazujemy tutaj gitarę, bo gitara była najbardziej popularna. Tak. Pies z różnych gatunków muzycznych i na tej płycie też posłychać. To jest retro, ale brzmi to nowocześnie.
Proszę Państwa, ja uczyłam się na gitarze, na fortepianie u siostry Wiktorowskiej, pani profesor z konserwatorium muzycznego, która uczyła mnie na dwóch instrumentach grać jednocześnie. No oczywiście, że fortepian to nie wszędzie jest, a gitarę można, to nie tylko, że to jest instrument przenośny, ale możesz pojechać do Domu Kultury, bo tu mówimy o domach kultury i że w Domu Kultury możesz wystąpić. Ja z gitarą wszędzie, chłopak z gitarą byłby dla mnie parą. Także proszę Państwa, żeby był taki chłopak, no to para super, ale to i Martusia Dobosz gra na gitarze i bardzo wiele innych artystek gra na gitarze. Czego ty chcesz jeszcze? Czego ty jeszcze chcesz? W tamtych czasach to było wyjątkowo, bo jako dziecko już było. Gdy nadaje nasze radio. To ten euro. Skończ mi tak. Bardzo. Baby. Także mieliśmy różne też wymiany z innymi zespołami tego typu. Także to wspaniałe doświadczenie dla dziecka, które uważam powinniśmy w dzisiejszych czasach też próbować dla naszych dzieci. No i to zapewne, bo to ja to wspominam cudownie. Z tego co wiem, pani Aniu, to na początku śpiewała pani wcale nie taką popową muzykę, tylko zupełnie coś innego. To był gospel, prawda? Tak, ja jestem absolutnie zafascynowałam się muzyką gospel i przez prawie 5 lat koncertowałam zespołami. Czyli widzicie państwo, muzyka, sztuka, gospel. To wszystko jest wspaniałe, proszę Państwa. To wszystko jest super. To wszystko jest dobre. Radio Conchita. Tok FM. Radio Conchita. No tak, ale w latach 70. czy 80. taka muzyka była naprawdę rzadkością w Polsce. Ale była oczywiście grupa ludzi, która przychodziła na koncerty. Bardzo dużo występowaliśmy. Też funkcjonowaliśmy w Niemczech, bo często jeździliśmy do Niemiec, tam mieliśmy dużo koncertów w różnych miejscach, na różnych świętach miast, albo w kościołach. Także na to rynek był i nadal wydaje mi się jest. Jest to taka muzyka, która bardzo też podnosi. Ja, podobnie jak moja najnowsza płyta, tylko że troszeczkę wpływy są. W tamtej były z Afryki, ze Stanów Zjednoczonych, a tutaj przy mojej najnowszej płycie duchowość pochodzi z Indii. A jak to się stało, że z tego gospel nagle Anna Jurcztowicz znalazła się w tym bardziej popularnym nurcie? No właśnie też nie wiem, jak to się stało, ale domyślam się, że wynikało to z tego, że ja jakąś tam sobie wyrobiłam renomę, że jestem dobrą wokalistką. No i zaczęli do mnie się zwracać kompozytorzy, producenci popowi, żebym zaśpiewała ich rzeczy, ich piosenki. No i tak właśnie zaśpiewałam kilka takich utworów różnych moich kolegów, muzyków. I aż wreszcie zaśpiewałam piosenki Krzyśmira Dębskiego, które mnie wywindowały. I co pani wtedy śpiewała? No właśnie nagrałam na początku 6 piosenek dla jednej z rozgłośni i jak to było nagranie archiwalne. No i one tak fajnie wyszły, że zostały zgłoszone do festiwalu w Opolu. No i to był właśnie Diamentowy Kolczyk. Jedna z piosenek, którą potem musiałam w życiu śpiewać przez wiele lat, ale i tak ją lubię. Gościa programu Przeżyj to jeszcze raz z Radiem Pogoda jest Anna Jurcztowicz. Pani Aniu, po drodze pani muzycznej kariery był także zespół Bolter. Ona to śpiewa ballady i tutaj gitara, rzeczywiście jej pasuje gitara. Razem koncerty właśnie z tą muzyką dostaną. Ale ja wiem. I kiedyś na próbie wygłupialiśmy się, śpiewaliśmy sobie piosenkę George'a Bensona, Give Me The Night. Just Give Me The Night, okay, tonight. Nie wiem, czy znana, ale to bardzo fajna piosenka i zaczęliśmy, ona nas zainspirowała. I następnego dnia Sławek przyszedł z gotową piosenką swoją. Dziennikarka, Jezus. Piosenkarka to musi mieć dobrą dykcję. Ona nie ma dobrej dykcji, Ale wcześniej ja też nagrałam, tak jak powiedziałam, dwie piosenki Sławka, popowe, które dosyć fajnie też wyszły, bo to bardzo dobry kompozytor. No ale potem okazało się, że on mi zaproponował, żebym w tym zespole Bolter występowała. No fatalnie mówi, nie, to jest... Gadanie takie. I nie doszło do współpracy, ale te dwie
A potem byliśmy A jeszcze w radiu, my musimy mówić pięknie, prawda? A jeszcze w radiu. Przepraszam bardzo, coś mi tu startowaliśmy przez nie gra. W jednym konkursie. Ja po prostu nie chciałam takiego oczywistego popu robić. Chciałam troszeczkę bardziej ambitny a on to wyprodukował absolutnie świadomie. W tych dawnych Opolach fajnie było to, że artyści zawsze podczas premier prezentowali swoje nowe piosenki. Tak, ten konkurs premier to był wspaniały konkurs. Ja co roku też jeździłam z nową piosenką. Myśmy się tam spotykali, to było takie święto tych wszystkich wykonawców, bo zjeżdżaliśmy się tam i każdy naprawdę po raz pierwszy wykonywał. Czyli to była prawdziwa premiera. Czasami się denerwowaliśmy, bo nas tam było dużo, na przykład 20 osób w jednym koncercie i to nie można było każdemu zapewnić dobrych warunków do próbowania, do ćwiczenia, więc czasami było to bardzo stresujące. Ale zasada była taka, że piosenka rzeczywiście musi być pierwszy raz wykonana, nie możemy być ośpiewani. I wydaje mi się, że wiele wspaniałych piosenek powstało, bo tam nie było imperatywu tego merkantylnego, tylko liczyła się sztuka w zasadzie, więc do czasu, kiedy weszły wytwórnie i chciały po prostu promować swoich czołowych wykonawców, którzy zarabiają dla nich największe pieniądze, no i na tym skończyła się twórczość polskiej piosenki. Świetni tekściarze tam zawsze pisali, no i świetni kompozytorzy. No wszyscy odpadli, dlatego że artyści, którzy byli tymi końmi pociągowymi, chcieli spisać swoje rzeczy z powodów też finansowych. Chcieli lansować swoje rzeczy, no i to nie zawsze miało najwyższy poziom. Ja o tym mówię dlatego, że też sama pisałam, ale jednak miałam na tyle skromności, dopiero teraz zaczęłam publikować swoje produkcje, że mając do dyspozycji wybitnych autorów, takich jak Jacek Cygan, czy kompozytorów jak Krzysiek Mielewski, zawsze wybierałam ich utwory. Anna Jurczowicz jest gościem programu Przeżyj to jeszcze raz z Radiem Pogoda. Pani Aniu, wyczytałem, że pani w tamtych latach występowała w naprawdę egzotycznych miejscach. To były Karaiby, Afryka. No było tych festiwali tyle. Nie wiem, jaki jest los dzisiaj tych festiwali. Wiemy, że jest tylko Eurowizja przetrwała, ale było bardzo dużo na świecie takich międzynarodowych festiwali piosenki. No i to były zjazdy. Każdy kraj miał swojego reprezentanta. Ja często reprezentowałam polską piosenkę. I bardzo mile wspominam te wyjazdy, bo rzeczywiście też można było zobaczyć, co sprawie piszczy w innych krajach. Ja tak chyba ostatni raz wyjechałam nawet jeszcze w 92. Przeżyj to jeszcze raz. Z Radiem Pogoda. Michał Fok przedstawia. Zakochani są wśród nas. Okres to jest nie? Utwór z 1965 roku z Mieszkiem Matuszkiewicza i z Kubami Kondratowiczem. Zakochani pierwszy raz. Proszę Państwa, i teraz jak ta linia mysia, no bo na to się skłania, do tego się to skłania. Proszę Państwa, myślę, że linia mysia walczy o jakieś tam komunistyczne aspekty, żeby komunowróć. Nie, to było tylko w czasie komuny, no to co innego, ale tu nikt nie mówi komunowróć, bo różne są złośliwe komentarze, a to, że Krystyna Pawłowicz śmierdzi, a to tylko dlatego tak piszą na Facebooku tu i ówdzie, bo Krystyny Pawłowicz komentarze się nikomu nie podobają, no to ja przepraszam bardzo. Jedno z drugim nie ma nic wspólnego. Radio Concerto. Radio Concerto. Talk FM, Euro Concerto, Barbie Baby, Langstrom Extra. Właściwie to ja nie wiem, czy to radio troszeczkę zwariowało za długo. Wspomina, proszę Państwa. Czy to Radio 24, czy to jakieś inne? Aha, nie reklama. Uwielbiałem. Ja byłem, że tak powiem, pod wrażeniem jej głosu. To było raczej.
raczej nietypowe na naszym polskim firmamencie, że taka diwa z takim głosem śpiewała i dawała nam radość. Syn słucha utwory, które ja słucham, na przykład Ały Pugaczowej. Na początku się śmiał, a w tym momencie śpiewa ze mną. Radio Koncita. Michał Fuk przedstawia. To być może... Jeszcze nie wiem. Może być to, proszę Państwa, jakiś wnuk tego Foga, wiesz. No to co Ci mówię, że jego córka mnie angielskiego uczyła. Przerwa. Jego córka mnie angielskiego uczyła, proszę Państwa, pani Fok. No to nawet tak już nie pamiętam dokładnie, jak to ona uczyła, ale wiecie Państwo, jak ja chodziłam do renomowanego ośrodka lingwisty na Filtrowej 75 i zdaje się, że tam już nie uczą, że szkoda, bo ta pani kierownik, pani mecenas, to moje nazwisko znała na pamięć. Jeszcze potem do niej mogłam jechać po te melodie do tych piosenek niemieckich, francuskich, angielskich. Ale już zdaje się, że tego ośrodka nie ma. Ona mnie po nazwisku zna i bardzo mnie lubiła po prostu, że mówi proszę bardzo do tej grupy, do tej klasy proszę sobie wejść. Jak odpowiada mi nauczyciel. A tam oni mieli, to proszę zostać, a tam oni mieli najlepszych nauczycieli w Warszawie, proszę Państwa. Była pani Habik, która uczyła języka angielskiego, ale tak pięknie mówiła po angielsku. Z takim, proszę Państwa, luzem takim, bo wiecie Państwo, angielski to nie jest amerykański, ale jak ktoś pięknie potrafi mówić w angielsku, to ten luz wyczuwa się, bo to jest Anglo-Ameryka, nawet w Biblii jest mocarstwo anglo-amerykański, chociaż to złe, bo to potęgi światowe, bo to świat, bo to diabeł, to nie ma złego, co by na dobre nie wyszło. No i proszę Państwa, ta pani Habik uczyła na dłuższy, ze 2 lata nawet, może i 3, potem jeszcze gdzieś na wyższym kursie u niej byłam, ale ona lubiła tak czytać z czytanek i gramatyka była też na wysokim poziomie, ale ona nie lubiła za bardzo gramatyki wpajać, tylko po prostu uczyć języka angielskiego i ja byłam pod wrażeniem jej po prostu wymowy. Taki luz, jak to się mówi, angielski, amerykański. Ale jak popatrzę się teraz, proszę Państwa, na tę taką kostrobatość, rozumiesz o co chodzi? Kostrobatość, nerwowość, bo to wynika z pazerności, chciwości, tu i teraz i za wszelką cenę, firmy Profi Kredyt, jak te babki na infolinii, jak one wydzwaniają potem, jak ktoś w czasie raty nie zapłaci, że to po prostu jakby nie na XXI wiek, nie na te czasy, gdy, proszę Państwa, jak firma Provident przez 4 miesiące się nie odzywa w ogóle, że tam coś ktoś zalega, to wiadomo, że ten ktoś coś musi zapłacić, prawda, tej firmie Provident musi zapłacić. Także gdy nadaje nasze radio Tok FM, Euro, Koncita, Barbie, Baby, Langstrom, Extra, musi zapłacić. Także jak pomyślę sobie o tej kostrobatości tych żydowskich, europejskich tu firm, no to po prostu głowa boli. Po co ktoś tu myślał, że Europa do Ameryki podobna? Nigdy. Po prostu tu nie jest język angielski. Tu Państwo zobaczą nawet, że Anglia zaczęła wypędzać tych, którzy przyjechali, nawet Polaków przestała lubić. No bo widzicie Państwo, język polski, a język angielski to są dwie rzeczy odrębne, różne. Nawet niemiecki już to jest, prawda? A to są wszystko takie pogańskie kraje, bo wzbogaciły się na koloniach, prawda? Mieli niewolników, brali murzynów z Afryki i wiesz, i ci murzyni pracowali. To przecież tego Polska nie robiła, bo Polska uważa się za kraj chrześcijański, inne rzeczy robiła, to wytknął. Masz kłopot z pamięcią, król. Proszę Państwa, będą reklamować Echo Jezioro. Echo! Leki. Będą reklamować leki, będą zarabiać na nas, bo my nie słuchamy. Tylko dlatego, że my słuchamy. Do
Echo. Także proszę Państwa, różne są to melodie, różne są to akcenty, raczej czasy wspominamy tutaj. No, także pozdrawiamy serdecznie Państwu buziaczki, przesyłamy. Panie Dzielińskim, rozmawiały się z matkami niepełnosprawnych dzieci. Jak minęła noc? Czy coś się zmieniło? Protestujący nadal nie mogą korzystać z windy. To oznacza, że jak mówiła mi dosłownie przed chwilą jedna z matek, ich niepełnosprawne, poruszające się na wózkach dzieci nie mogą się umyć, choć prysznic był wczoraj przez kilka godzin udostępniony. Psychologiczny protest oddzielony jest od reszty budynku do sal, w którym odbywają się obrady. Zgromadzenia na to nie ma dojścia. Są kotary i brak możliwości przejścia. Warszawa, Michał Jański, Radio Z. A główny postulat protestujących niezmienny. 500 zł miesięcznie dla dorosłej osoby niepełnosprawnej, która nie może samodzielnie żyć. Do wtorku rano może potrwać akcja wygaszenia pożaru składowiska śmieci w Zgierzu. Chmura dymu wciąż jest widoczna nad miastem, ale Krzysztof Wójcik, dyrektor Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska, uspokaja. Dym, który jest najbardziej szkodliwy, to jest tak zwany dym zawieszony. Tutaj czujniki, które się znajdują w Aleksandrowie, które znajdują się w Zgierzu, nie pokazują podwyższonej normy. Dym opadający rzeczywiście pokrywa samochody, jest on dużo mniej niebezpieczny dla naszego zdrowia. Pożar składowiska w Zgierzu wybuchł w piątek późnym wieczorem. 3-1 dla Realu i trzeci z rzędu triumf w piłkarskiej Lidze Mistrzów. Drużyna Zinedine Zidana wygrała po nerwowym meczu z Liverpoolem. 2 gole strzelił dla Realu Gareth Bale. Jednego przewrotką, drugiego na 7 minut przed końcem po błędzie bramkarza Lorisa Kariusa. Błąd jest oczywisty, naprawdę mu współczuję. Miał świetny sezon i taki mecz. Kto by tego chciał? Z takiego wieczoru nie życzy się nawet największemu wrogowi. Mówił po meczu Jurgen Klopp, trener Liverpoolu. Królewscy po raz 13 sięgnęli po Puchar Europy. Są 8:02. Studiu Łukasz Konarski i jego gość. Gościem Radia Zety jest dzisiaj Draginia Nalaszdin, dyrektorka Amnesty International Polska. Dzień dobry. Dzień dobry. Patrząc na protest niepełnosprawnych i jego gwałtowny ostatnio przebieg, co panią niepokoi? Niepokoi mnie przede wszystkim dwie rzeczy. Jedna to właśnie to, co się stało w czwartek, kiedy Straż Marszałkowska użyła siły wobec protestujących i po pierwsze, jakie były podstawy, czy naprawdę były to czy środki użyte wobec osób, które wówczas chciały coś powiesić na okna, czy to było proporcjonalne do tego, co się zadziało. Kim był człowiek, który był w cywilu, nie byłby w mundurze Straży Marszałkowskiej, na jakiej podstawie on brał czy nie udział w tych rękoczynach. Jak również to, co dalej, ponieważ każdy dzień protestu w parlamencie polskim jest z jednej strony tak naprawdę szansą dla polskiego rządu, żeby ten protest zakończyć z twarzą, żeby porozmawiać z protestującymi, spełnić ich żądania, które w moim ocenie nie są wygórowane, ale też pokazać, że jest gotowy zadbać o potrzeby tej części społeczeństwa, tych osób, które są najsłabsze. Amnesty International będzie się domagał jakichś wyjaśnień? W tym momencie czekamy na wyjaśnienia na pytania, które skierował do Sejmu Rzecznik Praw Obywatelskich. Te wszystkie pytania, które zostały poruszone w liście rzecznika, są pytaniami, które nas również interesują i zobaczymy, jaka będzie odpowiedź na te pytania. W naszej ocenie Amnesty razem ponad 60 innymi organizacjami, które działają w koalicji na rzecz równych szans, skierowało list do marszałka Sejmu jeszcze 19 maja, prosząc o to, żeby zadbać o ten dialog i żeby protestujących potraktować jako osoby, które właśnie domagają się podstawowych. Była odpowiedź jakaś? Jak na razie nie ma żadnej odpowiedzi. Natomiast no, ja bym przede wszystkim oczekiwała, że protestujący doczekają się, że to protestujący są podmioty w tej sprawie, że to do nich przede wszystkim płyną odpowiedzi ze strony rządu. Odcięcie od dziennikarzy, możliwość skorzystania tylko z jednej toalety na kilkanaście osób,
też utrudnienia w dostępie do prysznica dla osób niepełnosprawnych, zasłanianie przejść kotarami, banerami, też użycie siły, no, to najlepiej nie wygląda. Zapytam wprost, czy prawa człowieka są łamane przez właśnie na przykład ograniczenie dostępu do toalety? Prawa człowieka są łamane poprzez ograniczenie dostępu do toalety. Ja tutaj bym chciała też zwrócić uwagę na to, że oprócz tych wszystkich elementów, które pan redaktor wymienił, mamy jednocześnie w mediach prorządowych taki sposób informowania, przedstawiania o sytuacji w Sejmie, informowania o osobach z niepełnosprawnościami, że to jest de facto język nienawiści, którego trzeba zatrzymać natychmiast, ponieważ on, wydaje mi się, że oprócz tych konkretnych, namacalnych skutków tego protestu i sposobu jego przebiegu, mamy również to, co jest w tym momencie może niewidoczne, to jest to, w jaki sposób kształtuje się obraz osób z niepełnosprawnościami w społeczeństwie. I to jest bardzo niebezpieczna sprawa, ponieważ to są osoby, które de facto potrzebują naszego wsparcia, wsparcia całego społeczeństwa. Ale patrząc na to, jak pani pisała, chodzi na łamanie tych praw, podstawowych praw człowieka, to czy to jest podstawa tego, żeby protestujący mogli się gdzieś poskarżyć na przykład? Protestujący będą mogli się przede wszystkim poskarżyć, jeżeli chodzi o kwestię użycia siły. To jest to, co jest najbardziej namacalne, widoczne i gdzie jest ewidentnie działanie władz, które musi być naprawdę uzasadnione, bo jakiekolwiek użycie siły przez funkcjonariuszy państwowych musi być użyte wtedy, kiedy istnieje niebezpieczeństwo, że dojdzie do przestępstwa, albo kiedy protestujący mogli w jakikolwiek sposób zaszkodzić sami sobie. Natomiast w przypadku, kiedy mówimy właśnie, i to jest rzecz, która się często pojawia w tych osobach, które i mediach, które krytykują protestujących, pojawia się pytanie, na ile i długo instytucje państwowe mogą być okupowane. Więc tutaj nie ma jasnych odpowiedzi żadnych w dokumentach międzynarodowych. Natomiast jasne jest to, że protestujący póki protestują, póki korzystają ze swojego prawa do pokojowego protestu, muszą mieć nie tylko możliwości protestowania, ale muszą być wręcz chronieni, jeżeli chodzi o ich bezpieczeństwo, jeżeli chodzi o ich warunki funkcjonowania. W związku z tym myślę, że jest to bardzo ważny sygnał, który się w tym momencie dzieje, że z jednej strony ten protest uruchomił bardzo duże zainteresowanie i nagłośnił sytuację osób z niepełnosprawnościami, ale z drugiej strony też pokazał, jakie są możliwe formy protestu. A gdzie można się poskarżyć? Będę się na pewno mogły poskarżyć na Rzecznika Praw Obywatelskich. Kwestie, które dotyczą ich dalszych kroków, to przede wszystkim zależy od tego, czy mi jest trudno wyobrażać, żeby mogły pójść do sądu z takimi kwestiami jak dostęp do toalety w momencie, kiedy musiałby mieć bardzo dobrze udokumentowane, na jakich zasadach doszło do tego utrudnienia, czy faktycznie istnieją jakieś rozporządzenia. Tak naprawdę też jest kwestia, z kim, kto to ogranicza, czy Straż Marszałkowska ma na piśmie rozporządzenia, w jaki sposób ma się zachowywać wobec protestujących, czy tylko ustnie otrzymuje te nakazy. Więc to jest bardzo, bardzo ważna sprawa, w jaki sposób w ogóle protestujący funkcjonują w Sejmie, bo to też pokazuje, w jaki sposób w ogóle funkcjonuje Sejm. Sejm, który powinien być otwarty dla obywateli, tym bardziej też dla mediów. A jak pani patrzy na to, że na przykład strażnicy marszałkowscy nagrywają interwencje swoje w stosunku do protestujących? Na kamerki takie mają przypięte na piersi. Nagrywanie interwencji w normalnych okolicznościach powinna być tak naprawdę formą ochrony dla osób, wobec których ta interwencja jest podejmowana. Czyli to powinna być właśnie potem materiał dowodowy, który pomoże stwierdzić, czy doszło do przekroczenia uprawnień przez Straż Marszałkowską, albo przez innych funkcjonariuszy. Czyli rozumiem, że to musi być też opisane, że to nie może być ingerencji żadnej w nagranie i tak dalej. Tutaj to jako materiał to musi być. To musi być udokumentowane. W momencie, kiedy dochodzi do interwencji, te kamery powinny być włączone, muszą być potem udokumentowane wszystkie te interwencje, które miały miejsce, nie może dojść do zniknięcia tych nagrań, nie powinno dojść do interwencji bez tych nagrań i nie powinny się te nagrania pojawiać przeciekiem w internecie w celu jakiegokolwiek ośmieszania albo
dyskredytacji osób, wobec których interwencja została podjęta. Zmieniając temat, Irlandia jest za liberalizacją prawa aborcyjnego, oficjalne wyniki referendum, 66% Irlandczyków za wykreśleniem z konstytucji poprawki mówiącej o tym, że prawo do życia nienarodzonego jest równe prawu do życia matki. Jaka zmiana zaszła w Irlandii, Pani zdaniem? Bo 35 lat temu to wpisano zakaz do konstytucji. W Irlandii zaszło... Szatan nie śpi, wszędzie coś musi zmienić. Prawo. Toczy się już od dłuższego czasu, natomiast powiedziałabym, że jednym z kluczowych momentów, bardzo tragicznych momentów, to był 2013 rok, kiedy do szpitala trafiła kobieta w 17 tygodniu w ciąży, która de facto była już w stanie poronienia, natomiast i się okazało, że nie ma możliwości, żeby uratować tę ciążę, natomiast lekarze bali się podjąć interwencji, która by mogła uratować zabite. Właśnie dlatego, że istnieje zabite, jak to brzmi, nie? Zabite, jak to brzmi? Okropnie brzmi to zabite. Prawo de facto pozwala na interwencję, kiedy zagrożone jest życie kobiety. To, tak jak nam powiedzieli lekarze w Irlandii, którzy również się dołączyli do tej kampanii na rzecz zmiany, bardzo trudno jest ocenić, w którym momencie de facto lekarze mogą zabrać. Bo tam aborcja była karana, czy na razie w zasadzie cały czas jest karana 14 latami więzienia. Przy czym i niestety Sabita zmarła, co otworzyło po prostu ogromną dyskusję wokół tego, jak faktycznie funkcjonuje prawo. Praktyka jednak była taka, że w Irlandii kobiety, jeżeli chcieli dokonać aborcji, to się decydowali na wyjazd. I codziennie wyjeżdżało około 10 kobiet do Wielkiej Brytanii, gdzie wykonywali aborcję, więc nie można powiedzieć, że kobiety z Irlandii nie wykonywały aborcji. Wykonywano ponad 3,5 tysiące aborcji rocznie, tylko że one nie miały miejsca fizycznie w samej Irlandii. A widzi Pani jakąś taką zmianę, która następuje w Polsce? W Polsce widzimy przede wszystkim zmianę, że od 2-3 lat, że o aborcji rozmawia się zupełnie inaczej. O tak zwanym kompromisie aborcyjnym też inaczej rozmawia, ponieważ pomimo tego, że polskie prawo obecne jest bardziej liberalne niż istniejące prawo w Irlandii, to organizacje praw człowieka, organizacje chroniące praw kobiet zwracają uwagę na to, że to prawo po prostu nie funkcjonuje, że bardzo często, nawet wówczas, kiedy istnieją przesłanki prawne, żeby dokonano aborcji, lekarze się obawiają, żeby to zrobić ze względu na to, że będą mogły potem odpowiadać. Druga strona tego medalu jest też taka, że w Polsce jest bardzo szeroko rozumiana klauzula sumienia, która pozwala lekarzom odmówić wykonania tego zabiegu, a z trzeciej strony jest też tak, że nie ma takiej informacji ogólnodostępnej, gdzie osoba, która potrzebowałaby aborcji, może tą sytuację dokonać. Że patrząc na to, Pani nie wydaje się, żeby nastąpiła jakaś zmiana w tej sprawie tutaj w Polsce? W Polsce istnieje wręcz zagrożenie, że dojdzie do zaostrzenia dostępu do aborcji, ze względu na to, że w tym momencie w Trybunale Konstytucyjnym jest wniosek dotyczący obecnej przesłanki, jeżeli chodzi o uszkodzenie, trwałe uszkodzenie, nieodwracalne uszkodzenie płodu. I grupa posłów domaga się, żeby tą przesłankę wyłączyć z tej możliwości dokonywania przerwania ciąży. Natomiast z drugiej strony też cały czas istnieje inicjatywa, która jest obywatelska, która jest do rozpatrzenia w polskim Sejmie, a która de facto zapowiada jeszcze większe ograniczenie dostępu do aborcji. Tutaj temat aborcyjny wywołał sporo emocji na Twitterze. Tutaj pytania są od słuchaczy. Pan Paweł pyta, jak pan nie chce walczyć z prawami człowieka w Irlandii? Najważniejsze z praw człowieka jest prawo do życia od poczęcia. W rozumieniu Amnesty International prawa człowieka przysługują osobie, która już się urodziła, czyli prawa człowieka przysługują nam od urodzenia. W momencie, kiedy walczymy o dostęp do aborcji w takim kraju jak Irlandia, albo Salwador, albo Nicaragua, Amnesty tu nie ma żadnych wątpliwości, że nie możemy
Nie możemy doprowadzić do tego, że życie kobiety jest zagrożone ze względu na ciążę. Nie możemy doprowadzić do tego, że kobiety są traktowane jako uczestniczki. Nie tylko kiedy wykonają aborcję, ale również kiedy dochodzi do niechcianego poronienia, tak jak miało miejsce wielokrotnie w Salwadorze albo Nikaragui. Pani Anna pyta, czy Amnesty wspiera jakiekolwiek inicjatywy niosące pomoc ciężarnym matkom i ich potomstwu? Tak, Amnesty angażuje się w działania dotyczące lepszej ochrony okołoporodowej. To oznacza lepszą ochronę też osób, które są w ciąży, kobiet, które są w ciąży, jak również